Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z gitarą klasyczną. Dzisiaj powiem sobie, proszę Państwa, o jakby podejściu do ćwiczenia i sposobie ćwiczenia właśnie gry na gitarze. Co jest potrzebne, aby uzyskać jakiś sukces w tej materii. Ja oczywiście stworzyłem takie 10 podpunktów, można nazwać w cudzysłowie 10 przykazań, no nie bożych, tylko dla gitarzystów, zresztą tudzież dla innych też uważam instrumentalistów. I gdy spełnimy te 10 podpunktów, tych 10 przykazań, to myślę, że będzie w dalszej perspektywie naszej pracy nad grą będzie dobrze, a nie będzie źle. Więc pierwszym podpunktem to jest, może ja powiem, że to jest, trzeba ćwiczyć zawsze w jakimś cichym, dobrze oświetlonym miejscu, na przykład tak jak tutaj w tym studiu. Trzeba sobie przygotować wszelkie materiały i pomoce oczywiście do gry, takie jak na przykład pulpit, kamerton, może być oczywiście to jakiś strojek elektroniczny, nie musi być kamerton, podnóżek, względnie podgitarnik, który pokazywałem wcześniej. No oczywiście trzeba mieć gitarę do ćwiczenia, trzeba ją nastroić, tą gitarę. A przede wszystkim, proszę Państwa, umysł, trzeba mieć wolę ćwiczenia, prawda? Czyli ta nasza motywacja musi być na tyle silna, abyśmy chcieli ćwiczyć. Jak mój profesor Majewski, pamiętam, mówił, że żeby było działanie, to nie tylko, znaczy w sztuce oczywiście ma baterii wyższej, takie jak na przykład sztuka, to sama potrzeba nie wystarczy, musi być silna motywacja, czyli załóżmy, że jesteśmy silnie zmotywowani, prawda, siadamy z tą gitarą i wykonujemy te wprawki, które tam ja tu podałem, że niektóre Państwo tam mają jakiś dostęp do jakichś innych wprawek. Drugim podpunktem będzie trzeba zrobić sobie plan, przemyśleć co i w jakiej kolejności będziemy ćwiczyć i po co. Trzeba dokonać będzie oczywiście jakiegoś czasu, jeżeli będziemy brać utwory z nut jakieś, to trzeba zrobić analizę formalną utworów i ćwiczeń, które będzie oczywiście będziemy grać. Trzeba określić za zawsze tonację, jakieś metrum, frazowanie, proszę Państwa, jakieś części w tym utworze, jakie są, bo nieraz utwór składa się z kilku części, prawda, odrębnych, które są oczywiście zupełnie różne, czasami są podobne, trzeba to zauważyć. Trzeba zrobić opalcowanie, czyli aplikaturę prawej ręki, lewej ręki. Są to rzeczy oczywiście bardzo ważne. Tych problemów to oczywiście jest znacznie więcej. Ja tylko powiedziałem o takich podstawowych kilku. Czyli trzeba działać według jakiegoś planu. To jest jak gdyby podpunkt drugi. Trzecim krokiem, proszę Państwa, będzie rozgrzewka. Czyli oczywiście możemy sobie nawet grać tą wprawkę. To też jest jakaś rozgrzewka. To, co pokazywałem na przykład na lekcji poprzedniej. Te Rasgueda, prawda, według Klercza. Jakiś tam, prawda, akord. Jakaś gra, jakaś gamma. Oczywiście, żeby te ręce rozgrzać. W tym momencie, proszę Państwa, wszelkie wprawki i ćwiczenia i techniki trzeba dopasować pod kątem oczywiście granych utworów, które będziemy oczywiście ćwiczyć. Czwarty podpunkt. Każdy, proszę Państwa, nowy utwór czy wprawkę należy zaczynać od cichej gry i wolnego tempa. Nigdy nie gramy od razu głośno i nigdy nie gramy od razu szybko. Tu wielki wykrzyknik, no, tak jak to w tym momencie. Dopiero po osiągnięciu swobody w grze można przejść oczywiście do dalszych etapów pracy nad utworem muzycznym. Jest ich bardzo dużo, ale o tym już zupełnie ewentualnie w innym odcinku. Czyli zaczynamy od wolnej gry i cichej gry, prawda? Znaczy od wolnego tempa i cichej gry. Jeżeli zauważymy zmęczenie lub brak koncentracji oczywiście umysłu podczas naszego ćwiczenia, trzeba sobie zrobić oczywiście przerwę w grze. Trzeba jakieś ćwiczenia gimnastyczne sobie wymyślić, a może czasami okno uchylić, żeby trochę świeżego powietrza wpadło do pokoju. Trzeba zrobić sobie przerwę w grze. Teraz pracować trzeba, proszę Państwa, podpunkt szósty, systematycznie. Gra na instrumencie nie znosi pracy niesystematycznej. No, proszę Państwa, jeżeli zauważamy częste zmęczenie i brak w ogóle chęci do pracy systematycznej, to trzeba w ogóle zaniechać gry na gitarze czy jakimś innym instrumencie. Przecież nie każdy musi grać na gitarze i nie każdy musi być na tyle zmotywowany, aby ćwiczyć, prawda? Siódmy podpunkt. Zanim, proszę Państwa, przejdziemy do następnego utworu ćwiczenia, trzeba dobrze opanować poprzednie. Czyli nie traktujemy ćwiczeń po prostu powierzchownie, pobieżnie, tylko staramy się wgryźć w materię, dosyć dokładnie to wyćwiczyć i dopiero przejść do ćwiczenia następnego.
Podpunkt ósmy, to i tu jest takie bardzo przewrotne, bym powiedział nawet filozoficzne sformułowanie, którego używa profesor Wroński do swoich studentów, chociaż w kierunku do swoich studentów. On im mówi, proszę Państwa, tak. Jeżeli w utworze jest miejsce trudne, to najpierw uczyń je łatwym, a dopiero później ćwicz dalej. No to oni się pytają, no jak to, panie profesorze? Mamy ćwiczyć tylko miejsce, prawda? No, takie, no, ale mówię, trzeba tak sprowokować, proszę Państwa, żeby te miejsca trudne stały się na tyle łatwe, abyśmy mogli zacząć grać muzycznie ciekawie. Bo powiedzmy sobie, jeżeli gramy jakąkolwiek wprawkę, czy etiudę, czy ćwiczenie, jeżeli cały czas potykamy się w jakimś miejscu, które sprawia nam trudność, to my z reguły wtedy nie myślimy o interpretacji muzycznej, czyli o tym pięknie, prawda, tylko o tym miejscu, o Boże, zbliża się to miejsce, makabra. Czyli nie skupiamy uwagi na treści muzycznej, tylko na tym, czy się pomylimy, bądź nie. Czyli doprowadzamy do tego, aby miejsce trudne stało się łatwym, czyli ćwiczymy je odrębnie, w taki sposób i tyle razy, aż stanie się nam wykonawstwo tego miejsca łatwe i swobodne. Teraz dziewiąty podpunkt, proszę Państwa. Staramy się zawsze uzyskać precyzję ruchu i czystość brzmienia dźwięków. Dopiero po nabraniu oczywiście wprawy w graniu trzeba starać się w jakiś sposób, no nie patrzeć może na te struny, czyli grać na wyczucie. Czy nie patrzymy się tu cały czas, jak niektórzy, że tu tak łapie, nie, tylko gramy na wyczucie, prawda? Oczywiście też nie rozglądamy się gdzieś tam po sufitach, tylko w układzie skupionym, ale nie zerkając bez przerwy na struny czy palce. Czyli gramy na wyczucie. No i ostatni podpunkt, dziesiąty. Trzeba pamiętać, że dopiero po uzyskaniu płynności i pewności w grze na gitarze można właśnie przejść do ćwiczenia w tempach szybszych. Nigdy nie ćwiczymy, proszę Państwa, w tempie ostatecznym. Dochodzimy do niego powoli. Możemy oczywiście sobie robić to w sposób taki, że liczymy sobie, ewentualnie ustawiamy metronom. Już to było pokazane to urządzenie oczywiście. Ustawiamy na przykład na 50, a tempo utworu jest napisane 100, czyli ćwiczę na przykład przez parę godzin czy parę dni w tempie 50, potem sobie ustawiam na przykład 5 punktów czy 10 na podziałce więcej, czyli dochodzę do tego tempa 100 powoli, nie od razu. I też no, trzeba zwracać właśnie uwagę na zagadnienia relaksu podczas ćwiczenia gry na gitarze, żeby tych rąk właśnie nie forsować. To, co pokazywałem tu w tych pajączkach, proszę Państwa, że po prostu może ręka tu boleć i tu. Czyli nie forsujemy ręki, nie robimy na przykład w chwytach barek i madła z ręki, nie ciśniemy tych strun, tylko staramy się robić to precyzyjnie, delikatnie. Jeżeli nas zaboli ręka, to natychmiast robimy odpoczynek, żeby nie forsować całego oczywiście aparatu gry. Tyle tytułem wstępu do nauki już gry z nut i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Dziękuję pięknie.